Siemaneczko, z tej strony Mieca. Jestem dzisiaj u pana Wojtka i u Maćka i u Michała. Michał tam stoi, możesz go nagrać. Maciek tutaj nagrywa. Ja gonię już zaraz play na automatic, przejmuję telefon. O, dobra. No i dobra, ja już gonię klej na automatic 5002 z ruchomą tylnią osią i ze zbiornikiem na liście. Już się pewnie zapchało jak zwykle. Czy się jeszcze nie zapchało? Kurzy się niemiłosiernie dzisiaj. Wczoraj też się kurzyło. Idę sobie teraz właśnie przez buraki. Już się zapchało. Teraz trochę nagrywam pod słońce. O, w idealnym momencie trafiłem. Tam Maciek rzucający buraka. Tutaj jest stromy wjazd pod górkę. Cofanie. Partner z turem Metal Techa. Ogólnie ładny kombajnik, ja u siebie też taki miałem. Tutaj poprzeczniaki wykopane. Buraki w tym roku duży liść mają strasznie, ale i z tego się pewnie zapycha. Jeszcze trochę mokre, bo nagrywamy to. Która jest godzina, Maciej? Trochę nie widać, bo teraz idę pod słońce, to przepraszam. O, trochę się za drzewem schowało słońce. Dzisiaj mamy strasznie rażące słońce. Nie wiem, czy coś będzie ogólnie widać. O, tu już kolejny podjazd pod górę. Ja trzymam telefon prosto. Jakby co. Tak wygląda nie w ziemi. Tutaj była ryba, czarka. Tutaj czujniki. Czekalnik ładnie długi, trzeba mieć do tego. Już się zapchało. Tutaj wysyp. Teraz to ładny obraz jest nagrywany. Te liście, co tutaj leżą. Jezu, nic nie widzę. Te liście, co tutaj leżą, będą zbierane przyczepą samozbierającą. Tak, też mnie to zdziwiło. O, widać, że przymrozek jest. Zimno jak nie wiem jest dzisiaj. Zaraz wejdę sobie do farmtraczka. Trochę sobie pojeździmy w farmtraku. O, już się zapchało. Oczywiście. Jakby to mogło być inaczej. O,
dwa spore buraki się sklinowały i się zapchało przez liście. Jakby to mogło być inaczej. Zaraz to wciągnie wszystko ładnie. Jeszcze jeden dno ujęcie. Ja wiem, że mam. O Jezu, a żebym się spocił. Taki ładny widok z farmtraka. Teraz ładne ujęcie, jak to widzi rolnik kopiący buranki. Jak to wygląda ze środka. Tutaj ładny turek, ładna przejrzystość nawet jest. Nie wiem, czy będzie widać. Ja trzymający aparat. Kamery raczej moją piękno. Sprawdzę, czy się nie zapchło. A jakby mogło być inaczej, już zapchło. Ten sobie prawie opluł ekran. Teraz póki jeszcze jest, ja jedział, to pokażę, gdzie to było. A tu jest ta ruchoma ośka zrobiona tutaj na tłokach, można zauważyć. Sorry za wibrację, ale muszę uciekać, bo mnie komek braje rozjedzie. A to sąsiad. O Jezu. Dawno filmiku nie wstawiłem, wczoraj mi się komp popsuł, nie mogłem z LS-a nagrać, więc dzisiaj rekompensata. Jeżeli mi się uda, to jeszcze nagram cięcie zielonki dla krów. Jeszcze nie wiem, jak nazwę filmik, ale jeszcze jedno zrobię, takie ujęcie GoPro. Pobiegnę trochę dalej. Ja się trochę boję. Tak to wygląda z ziemi. Bardzo ładnie mi to ujęcie wyszło. Sąsiedzie, pomóż. Ci pozwalam. Nie, dobra, już wydłubałem. Liście pozbierać. Sorki. Dobra. Rura. Jestem bardzo zadowolony z zakupu tego telefonu. Bardzo dobry aparat ma. Jeszcze zrobię jedno ujęcie takie fajne. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Ale to jeszcze kawałek. O, i teraz po tym przejeździe będzie sypane na kubkę. To też pokażę. Tutaj w zbiorniku jest trochę liści, ale mało strasznie. W tę stronę jak nagrywam, to nic nie widać. Przepraszam za to. Nie no, ale pięknie to wygląda. Ładnie dobrany sprzęt, ale tu już kupeczka mi się zbliża. Pójdźmy do tej kupeczki. Tutaj piękny lasek, bagienko. Zaczajmy się.
Teraz prawdopodobnie jedziemy na kubkę, to sobie wejdę do farm trucka. Teraz na kubkę. A, dobra. Takie bajery dają klimaty traktorom. Kolejny automatik widziany z trzęsienia traktorem. Ale trzęsie. Boję o ten telefon, bo niedawno go kupiłem. Tam burak samotny. Ej, tam już pryzma buraku duża leży. 4 tirki już jest. Uciekający sąsiad. Słychać po traktorze, że tu wypadła kubka. Ja też ledwo co się trzymam. Nie chcę przeszkadzać tu sąsiadowi. Tutaj ma ciężko ten traktor wciągnąć. Zwykły klej na automatik, co na Lubelszczyźnie 30 kopią takimi, więc tu wyobraźcie sobie, jakie to są górki duże. To jedziemy tam do końca i będzie ten. I będziemy jechać na kubkę. Patyki. O, jeszcze pokażę, jak w środku w zbiorniku działa wszystko. Nie ma jak wejść, ale próba. A to jest szybki ruch, prawda? Potknąłem się prawie o kubkę liści. Już się zapchło. I to się dużo zapchło. Aż buraki poklinowały. Spory burak się zaklinował. Dorodne w tym roku, ale rzadkie. Kombajn trochę gubi się w wrzątkach czasami. O, sąsiad, chcesz trochę ponagrywać, bo ja jeszcze siły nie mam.
już chyba wiem nawet jak nazwę filmik. Problemy polskiej wsi. Bo co chwilę coś się psuje. A to jak zawsze praktycznie. Tak jest, sąsiedzie, czy tak nie ma? Się co chwilę coś psuje. Dzisiaj już ten dużo zrobiliśmy, co nie, sąsiedzie? Co żeśmy dzisiaj w ogóle robili? Świnie szczepiliśmy. No, osypkę robiliśmy. Kopiemy już. Jeszcze później zielonkę jedziemy ciąć. Sąsiad! Sorry, trochę się muszę przebiec. Szkoda mi trochę tego telefonu, ale cóż począć. O dobra, jedziemy już. Za tydzień może mi się uda, postaram się ten... Co będzie za tydzień robione? Liście zbierane i łąka cięta. Ile było? 2,5 przejazdu zacząłem nagrywać, to 17 minut. Dokładnie. Teraz jak wysypiemy już na kubkę, to prawdopodobnie skończy się filmik. No, trzeba co chwilę odtykać kombajn, bo się zapycha. Więc czasu na filmowanie bardzo nie ma. Dobra, trzeba pomóc sąsiadowi buraki ładować. Trochę rozwalone. Bo rozjechane, ale... Ale tu już się przejdę, albo szybko pobiegnę. Tutaj już traktorek na kolejną akcję. Massey Ferguson z Orkanem. O Jezu, jak tu daleko. Jak ja wszędzie mam daleko. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, łapkujcie. Róbcie wszystko, co możecie. A na pewno częściej będę się starał nagrywać. Tylko rolnictwo to jest takie trochę niewdzięczne. Na przykład już akcji nie mogę powtórzyć. Jak wykopiemy buraki, no to skąd ci buraków wezmę? Nie jest jak leży se. Zasieję, nacisnę kontroler i mam. To jest długi proces. Ja zawsze tego nie lubiłem, podgarniania buraków na kupce. To była dla mnie masakra. Jeszcze z tej perspektywy nie widziałem, jak to wysypywane jest. Jest zajeżdżane tutaj. Kombajn jest załączany i się sypie. Trzy minuty biegłem tu do tej kubki.
to jest dużo czasu, ale także prawdopodobnie zaraz przekażę telefon sąsiadowi o temu, żeby się pożegnać. Sąsiedzie, pożegnaj się. I teraz potrzymaj telefon. Do widzenia wam. I przerwij.